Tragedia w Pułtusku na Mazowszu. Z narwi wyłowiono ciało dziecka. O tym na początek faktów. Potem pilna informacja z dróg, między innymi z ekspresowej S11. Są utrudnienia po kolizji na odcinku Ostrów Wielkopolski Antonin. Zajrzymy też na start Silesia Maratonu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wybiła 10:00. Zwłoki dziecka znaleziono w rzece Narew w Pułtusku. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem pułtuskiej prokuratury. Z tą dramatyczną informacją w faktach teraz Magdalena Greinert. Jestem, dzień dobry. Magdo, co ustaliłaś? Zgłoszenie o wyłowieniu z rzeki ciała policjanci odebrali o 6 rano. Na miejscu potwierdzili, że są to zwłoki małego dziecka. Nieoficjalnie wiemy, że to około 5-6-letnia dziewczynka. Kim była, nie wiadomo. Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia o zaginięciu dziecka. Podobnie takiego zgłoszenia nie otrzymały okoliczne jednostki policji. Powiedziała mi przed chwilą Renata Sobul z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Prowadzone przez policję czynności nadzoruje prokuratura. To są fakty w RMF FM, a teraz uwaga kierowcy w Wielkopolsce. Na S11 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Antoninem ciężarówka uderzyła w przyczepę obsługi drogowej. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Ostrzeszowa. Noga z gazu na autostradzie A4 w Katowicach. Zepsuł się tam bus. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Noszenie maseczek na ulicy? Spodziewamy się tego. Prawie połowa z nas liczy się z takim rozwiązaniem, jeśli gwałtownie wzrośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ponad 45,5% wskazuje na takie rozwiązanie, gdy pytaliśmy o spodziewane obostrzenia pandemiczne. Tak wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. W faktach ponownie Mariusz Piekarski. Mariuszu, z jakimi rozwiązaniami jeszcze się liczymy? Obok maseczek na ulicy, z powrotem edukacji zdalnej, przejście na naukę zdalną w szkołach wskazuje 43% pytanych. Obawiają się tego głównie kobiety, osoby młode i mieszkańcy największych miast. Ponad 1/3 z nas, prawie 36%, liczy się z wprowadzeniem limitów w kościołach, ale taką odpowiedź wskazywały głównie osoby młode i najmłodsze. Potem na liście obostrzeń, z którymi się liczymy, jest zamknięcie galerii handlowych. 20% spodziewa się właśnie takiego rozwiązania. Prawie 17% liczy się z ponownym zamknięciem restauracji i barów. Tylko co 10. pytana osoba wskazywała na pełny lockdown. Wygląda więc na to, że liczymy się z zakrywaniem ust i nosa wszędzie, ale nie wierzymy w to, że uda nas się znowu zamknąć w domu. Warszawa, Mariusz Piekarski. Aktywny weekend z faktami RMF FM. Już tylko godzina została do rozpoczęcia mini maratonu o Puchar Radia RMF FM. Start sprzed bramy Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny, a w nim nasi reporterzy Wojciech Marczyk i Marcin Buczek. Witam was, panowie. Ilu zawodników dziś wystartuje? Do biegu zgłosiło się około 2000 osób, a to oznacza, że limit uczestników został w całości wyczerpany i pierwsi startujący, jak widzę, już tu są. Do biegu jeszcze godzina, ale emocje chyba dają już sobie znać? Adrenalina jest jak największa. To jutro też biegniesz? Tak, jutro biegnę półmaraton. Czyli dzisiaj rozgrzewka? Tak, dzisiaj mała rozgrzewka, tak jakby przygotowanie na jutro. Pogoda wyśmienita. Do biegania jak najbardziej. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno, słoneczko jest super. Każdy z uczestników ma już w rękach specjalną, żółtą, biegową koszulkę, bo tylko w niej można tu dziś startować. No, biegacze po starcie sprzed Stadionu Śląskiego, gdzie teraz jesteśmy, pobiegną wzdłuż Alei Generała Jerzego Ziętka, a następnie zawrócą. Meta biegu tradycyjnie będzie już na bieżni Stadionu Śląskiego. Wszyscy uczestnicy zawsze podkreślają, że finiszowanie na tym legendarnym obiekcie to spore przeżycie. Trasa liczy 4 km, 200 metrów, a pierwsi biegacze na mecie pojawią się kilkanaście minut po godzinie 11:00 sprzed Stadionu Śląskiego. Marcin Buczek i Wojciech Marczyk. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.